Pozwólcie, że w pierwszych słowach złożę gratulacje mojemu koledze, panu profesorowi Kowalczewskiemu, z okazji 5-lecia funkcjonowania kliniki. Na co dzień współpracujemy, znamy się. Ja już kiedyś wspominałem o tym, że poznałem pana doktora Kowalczewskiego wtedy w szpitalu w Puszczykowie. Gratulacje dla pana profesora, gratulacje dla całego zespołu. A teraz tak zupełnie serio. To prawda, że myśmy już dyskutowali trochę z panem profesorem Blachą kiedyś na temat endoprotezoplastyki powierzchniowej. To było 2 lata temu. Myślę, że teraz pewne fakty doszły. Zanim powiem, dlaczego jestem za, to powiem na podstawie czego. Chciałem omówić krótko, jak to funkcjonuje, dlaczego jest biomechanika taka, jaka jest, dlaczego powinniśmy koncentrować się na wytrzymałości i technice operacyjnej i na końcu omówię stan prawny, który w naszym kraju chyba jeszcze nie zafunkcjonował, natomiast 9 listopada będzie takie spotkanie, które organizuje specjalista krajowy dotyczące tego zagadnienia i właśnie z panem profesorem Kuszem i to jeszcze z panem doktorem Bednarkiem i jeszcze jedna osoba, z Piekar Śląskich. Mamy przedstawić nasz materiał i w odniesieniu do tego, co jest do tej pory publikowane również w tym zakresie na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych. Nasze doświadczenie opieram na podstawie zaoperowanych 207 chorych w tych mniej więcej samych latach, w których istniała klinika pana profesora Kowalczewskiego. W mojej klinice żeśmy zaoperowali właśnie tylu chorych, większość to byli mężczyźni, ale stosunkowo dużo kobiet w wieku od 19 do 74 roku życia. Czas obserwacji jest maksymalny 45 miesięcy. Średnia wieku 52 i 53 odpowiednio kobiety, mężczyźni. I tu zaskoczony byłem, że akurat żeśmy założyli takie spektrum, mniej więcej tej samej liczby były implanty firmy Biomed, Durom, Zimera i 26 były jeszcze firmy Stryker, już ich nie ma. Aktualnie trochę zmieniliśmy optykę i zakładamy więcej tych implantów, gdzie jest pokrycie ceramiką, czyli proteza Axis. Wielkości tutaj są reprezentowane, czyli minimalne 46-40, maksymalne 64-58, ze średnią 54-48. Mamy 2 powikłania, które wystąpiły do 3 miesięcy od implantacji. To były 2 złamania szyjki kości udowej u mężczyzn. I teraz jeśli chodzi o skąd się to wszystko wzięło, obserwowano, że to co my obserwujemy, trend taki w zasadzie wiekowy, mianowicie i cywilizacyjny, że coraz większa liczba młodych chorych wymaga od nas, żeby szybko im jednak usprawnić ich życie i zmienić staw uszkodzony na staw zdrowy. W związku z tym analizowano rejestry, z których ewidentnie wynika, że ci najmłodsi chorzy mają najkrótsze czasy przeżycia. I tu po 16 latach, to jest rejestr 16-letni, natomiast obserwacja dotyczyła 10 lat, no istotna różnica była w stosunku do, to co Malchow publikował, w stosunku do implantów, które były zakładane, klasycznych, czyli tak totalnych endoprotezoplastyk i protezoplastyk powierzchniowych. Różnica 98% do 81%. No kluczem i to, dlaczego ja akurat wybieram to jest rozmiar głowy kości udowej i ten wskaźnik głowowo-szyjkowy, gdzie najlepszy jest wtedy, kiedy wynosi 1,2, 1,4. Wtedy zapewnia maksymalnie dobry zakres ruchu, a jednocześnie pozwala na utrzymanie, no nie wiem, znowu się coś tutaj zahaczyło. Większy rozmiar głowy powoduje dobrą stabilność, duży jump distance, to wszystko wiemy, większy zakres ruchu pod warunkiem, że właściwie ułożymy implant, zmniejszone ryzyko konfliktu protezy z panewką. Kluczową sprawą jest oczywiście inklinacja i antywersja panewki, a więc kąt antywersji powinien wynosić 15 stopni plus minus 5.
To, co również zachęca chirurgów, moim zdaniem powinno zachęcać ich, to, że mamy szansę przede wszystkim zadbać o długość kończyny, nie martwiąc się za bardzo przy tym również różnych rodzajach koksartos. Tu akurat analizowana jest endoprotezoplastyka w sytuacji konfliktu udowo-banewkowego typu CAM, gdzie te protezy nie mają wpływu na zmianę długości kończyny, to czasami jest jej dodatnią stroną, jak i ujemną. Jeśli chodzi z kolei o aktywność sportową, no to oczywiście, ponieważ to byli ludzie, którzy byli w wieku młodym, więc większość z nich uprawiała sport i tutaj są liczne doniesienia na temat tego, że większość z nich wraca do sportu, to w tym doniesieniu Ben & Jerry aż 98% chorych po 2 latach wróciło do uprawiania sportu. No i ten gorący temat, który nas najbardziej tu interesuje, na którym się martwimy, to jest wytrzymałość tych protez. No, no one są rzeczywiście wytworzone z materiałów, które pozwalają na minimalną ścieralność, pod warunkiem, że rzeczywiście właściwą technikę użyjemy, czyli właściwie zakończymy tę operację, utrzymując implanty pod właściwym kątem inklinacji, jak i antywersji panewki. My preferujemy dostęp tylno-boczny. Konieczne jest zrozumienie anatomii. Oczywiście w tym miejscu, jeżeli ktoś wykonuje dostęp stale tylno-boczny, no to nie jest to dla niego problemem. Dzisiaj wiemy, że w zasadzie uszkodzenie gałązki wstępującej tętnicy okalającej udo przyśrodkowej nie ma istotnej szkodliwości. Natomiast no, trudne do zaakceptowania w tej technice jest technika mini-inwazyjna i inne techniki, tak jak dostęp na przykład przedni, który w jednym ośrodku w Polsce jest taki dość popularnie stosowany, no jednak trzeba być świadomym tego, że każdorazowo w małym dostępie jest ryzyko uszkodzenia powierzchni stawowej i to generuje kolejne kłopoty, a więc uwalnianie się tych jonów. No, i myślę, że nie będę się koncentrował już na opisie techniki operacyjnej. Kluczową sprawą, i podkreślam to kolejny raz, jest wyznaczenie osi środkowej szyjki. Te trzy grupy implantów, które w największej liczbie były przez nas stosowane, rzeczywiście cechowały się tym, że narzędzie, które miało, czyli właściwy celownik do znajdowania środkowej osi szyjki, był po prostu przez nas ulubiony, albo rzeczywiście żeśmy byli pewni, że właściwie możemy go stosować. Myśmy nigdy nie używali ramienia C do potwierdzenia, że jesteśmy w osi środkowej szyjki. No jest krzywa uczenia, to jest oczywiste. Czas operacji jest minimalnie dłuższy, trochę dłuższy jest u mężczyzn o 5 minut w stosunku do kobiet. Otyłość jest pewnym czynnikiem ryzyka, który może powodować ryzyko uszkodzeń nerwów, zwłaszcza nerwu kulszowego. Natomiast w piśmiennictwie nie znaleziono tej korelacji, zwłaszcza w stosunku do czynnika BMI. Utrata krwi jest proporcjonalna, taka jak w całkowitej endoprotezoplastyce. Myśmy wdrażali program Rapid Recovery, ten Fast Surgical Track, który rzeczywiście pozwala tym sprawnym chorym skracać maksymalnie okres usprawniania, pionizacja w zerowej dobie i chodzenie z obciążeniem również od pierwszej doby. I jeszcze jedna jakby korzyść z tego, mianowicie mamy takich chorych, których już tutaj pan profesor Kowalczewski pokazywał, trudnych pacjentów, mamy chorych, którzy byli wcześniej operowani i ta proteza powierzchniowa, która w zasadzie nie jest endoprotezą stawu biodrowego, tylko jest protezą jej powierzchni, pozwala w tej sytuacji uniknąć potencjalnych powikłań w sytuacji, kiedy trzeba byłoby założyć protezę całkowitą. W resztkowych dysplazjach, czy w ogóle w dysplazji stawu biodrowego, to jest dyskusyjne, czy używać tego implantu. Myśmy kilka razy użyli i z dobrym efektem, natomiast tutaj większe doświadczenie chyba ma mój następny, znaczy ten, który będzie mówił po mnie, czyli pan profesor Blacha, który dość dużą grupę chorych z dysplazją operował. No, kluczowa sprawa to jest technika operacyjna. Ona pozwala pomniejszyć liczbę tych wiorów. Idealny chory jest młody, mężczyzna żywobolesnym stawem biodrowym, z uszkodzeniem powierzchni stawowej, z dobrą kością, z zachowaną anatomią. Ci chorzy rzeczywiście pozwalają utrzymać dobrą aktywność ruchową i wysokim wskaźnikach oceny czynnościowej. Jaki jest stan prawny aktualny, to może to, co Państwa najbardziej ciekawi. Ja opracowałem to w oparciu o konsultant krajowy, to prawdopodobnie przedstawi swoje dane w Polsce po tym naszym spotkaniu w listopadzie. Natomiast aktualnie to jest sierpnia, informacja tego Medical Healthcare Product Regulatory Agency z Wielkiej Brytanii, gdzie stwierdzono, że chorzy z implantami w połączeniu metal-metal wymagają jednorocznego badania kontrolnego bez określenia punktu końcowego. Wszystkie implanty metalowe
zużywając się u niektórych chorych, wywołują potencjalne powikłanie, przyczyniają się do uszkodzeń kości i tkanek miękkich. Są również obawy, że część tych metali może przenikać do krwiobiegu, co wymaga monitorowania w czasie corocznych badań, ale tylko powiem których. Zalecenia te pozostają w związku z tymi uwagami, które pojawiły się w publikacjach w British Medical Journal oraz również w telewizji w Anglii. To był dość taki problem dość szeroko omawiany. I w związku z tym zmieniono te zalecenia corocznych kontroli, zalecając, aby w przypadku dużych implantów metal-metal wydłużyć czas monitorowania do końca życia implantu, a nie jak dotychczas, tam w Anglii to było do 5 lat. Zalecenia nie zmieniają się dla mniejszych implantów i połączeń ceramicznych i wynoszą 5 lat monitorowania. Agencja sugeruje konieczność zmiany ustaleń dotyczących dopuszczania produktów medycznych do użycia w podobnie istniejącym zakresie stosowania, jak to jest stosowane w przypadku leków. Zalecenia dotyczą wyłącznie dużych głów powyżej 36 mm. Natomiast pozostałe zalecenia kontroli, tak w przypadku protezoplastyki powierzchniowej, jak i protezoplastyki całkowitej przy zastosowaniu głów mniejszych niż 36 mm metal-metal. Osobną sprawą to są te implanty firmy DP, gdzie firma ponosi koszty tego i powikłań, i ponosi koszty kontroli. Pozostałe implanty z artykulacją ceramika również te zalecenia pozostały.